Cieszę się, że dołączacie się Państwo do sztafety pamięci. Do tego, że możemy powiedzieć głośno wszystkim wokół. Wołyń 43, pamiętamy. Pamiętaj i ty. Mam prośbę, żebyśmy mogli usiąść, zebrać się, ale jednocześnie prosiłbym, żeby tutaj było przejście, dlatego że tędy będziemy się przemieszczali. Pod koniec uroczystości będzie czas na to, ażebyśmy złożyli kwiaty, żebyśmy zapalili znicze, ale na razie zacznijmy tak, jak każda uroczystość zaczyna się. Chciałem wszystkich Państwa poprosić o powstanie. Baczność! Sztandary prowadzić! Salut. Brawo. Zgoda. Za mną mecz. Spocznij. Baczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Nasz naród Dąbrowski z ziemi polskiej do Polski. Za Twoim przewodem, zło
hymnie. Usiądźmy. Wędrując pamięcią, w zeszłym roku przywoływaliśmy rozpoczęcie ludobójstwa na Wołyniu. W tym roku, chronologicznie patrząc, powinniśmy przywołać oprócz tych męczenników, którzy zginęli na Wołyniu, również tych, którzy zaczęli być mordowani na terenie Małopolski Wschodniej, na terenie Galicji Wschodniej. To jest ten czas i te wydarzenia, które w szczególny sposób w dniu dzisiejszym tragiczną rocznicę Krwawej Niedzieli przywołuję. Chciałbym poprosić o prowadzenie nas i pewien zaczyn, ale zarazem bardzo istotne świadectwo dla tej naszej sztafety pokoleń, panią Ewę Siemaszko. Jeden lat temu rozpoczęła się zagłada polskości na Wołyniu. 70 lat temu była ona z taką samą zaciekłością jak na Wołyniu, kontynuowana w Małopolsce Wschodniej. 11 lipca, dzień symboliczny, w którym co najmniej w 100 miejscowościach mordowano w niesamowity sposób Polaków. Od niemowlęcia po stukilkuletnich starców. Ale nie tylko 11 lipca. Mordowano już od końca 42 roku. I mordowano Polaków z coraz mniejszą intensywnością, ale do 47 roku, do zakończenia akcji Wisła. Genocidum atrox to termin łaciński, termin prawny, mówiący o tym, że to, co się stało na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, to było ludobójstwo, ale ludobójstwo niespotykane. Ludobójstwo straszne, barbarzyńskie, dzikie. W niesamowitych męczarniach ludzi, oprawcy z organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii, mordowali, przecinali piłą, przybijali gwoździami, rąbali siekierami, darli pasy skóry z ciała. Wrzucali do studni, palili żywcem zaryglowanych w stodołach, kuźniach i domostwach. Niesamowite okrucieństwo, które pozostało w duszach ofiar, którym udało się przeżyć, a które patrzyły na męczeństwo swoich najbliższych. Do dziś nie mogą znaleźć równowagi psychicznej. Do dziś mają koszmarne sny, do dziś krzyczą w nocy. Niektórzy nie są w stanie o tym w ogóle mówić, i ich rodziny dowiadują się o tym, co przeżyli z książek. Wołają z grobów, których nie ma, bo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej tylko nieliczni byli normalnie pogrzebani. Rodziny do dzisiaj nie znają miejsc, w których spoczęły szczątki ich najbliższych. Składają wiązanki i palą znicze w symbolicznych miejscach, jak ten skwer wołyński, na cmentarzach parafialnych w całej Polsce. Rozrzuceni wszędzie, są jak gdyby osamotnieni w tym bólu, który niestety do dziś nie został należycie doceniony przez ojczyznę. Jakkolwiek trochę się zmienia, bo tuż przed przyjazdem tutaj dowiedziałam się, że dzisiaj w Sejmie
minutą ciszy uczczono pamięć ofiar. Wołając z grobów, których nie ma, pamiętajmy o nich nie tylko w ten dzień symboliczny 11 lipca, pamiętajmy o nich przy każdych świętach, w których przypominamy naszych zmarłych. Pamiętajmy o tym, że było to trzecie ludobójstwo na narodzie polskim po sowieckim i niemieckim. Dziękuję. Znajdujemy się na Skwerze Wołyńskim. Skwerze Wołyńskim, który również przywołuje pamięć tego oddziału, tej jednostki wojskowej, która jako pierwsza w ramach akcji Burza wyruszyła na szlak bojowy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Myślę, że nie wszyscy z nas wiedzą i mają świadomość tego, że w szeregach żołnierzy tej dywizji byli nie tylko ci, którzy zdecydowali się mimo bólu, często wbrew sercu i wbrew sobie, wyruszyć z domu, który był zagrożony ludobójstwem dokonywanym przez Ukraińców. Zdecydowali się wyruszyć na wezwanie ojczyzny. To jest jedyny oddział w Armii Krajowej w akcji Burza biorący udział, gdzie żołnierze mieli prawo dokonania wyboru przy wezwaniu mobilizacyjnym. Właśnie dlatego, że bezpośrednio zagrożone były ich rodziny, ich małe ojczyzny. Ale wyruszyli do walki. Wraz z nimi byli również warszawiacy. Myślę, że wszystkim Państwu znana jest postać Andrzeja Żukańskiego, który jest jednym z tych, którzy właśnie z Warszawy trafili na Wołyń, a z Wołynia wyruszyli na szlak bojowy w akcji Burza właśnie z Wołynia. To czas i miejsce szczególne. Tak jak pani Ewa Siemaszko wspomniała, to jest moment i miejsce ważne, bo to jest dzień, który szczególnie poświęcamy pamięci męczenników Wołynia i Małopolski. Ale ważne jest to, ażebyśmy tę sztafetę pamięci nieśli dalej. Żebyśmy prawdę mówili wszystkim wokół. Bo często okazuje się, że to właśnie ona jest najgroźniejszą bronią. Nie wiem tylko dlaczego, bo nic nie można zrobić do momentu, kiedy się tej prawdy aż do bólu nie powie. Być może dziwią się Państwo, skąd tutaj motocykliści z rajdu katyńskiego. Ale my od kilku lat wielokrotnie jeździmy do miejsca, w którym mamy szansę, mamy możliwość oddania hołdu, uczczenia tych, którzy zostali zamordowani właśnie w ramach tych działań ukraińskich w tym ludobójstwie. Mówię tutaj o mieszkańcach Huty Pieniackiej. Od 2009 roku tam jeździmy. W tym roku przypada 70. rocznica. To już 70 lat temu warstwa tych, którzy się uratowali, bądź wówczas, o ironię, byli na robotach w Niemczech i dzięki temu przeżyli, może wspominać swoich zmarłych, a właściwie chciałoby się powiedzieć bestialsko zamordowanych. I tutaj chciałbym przywołać bardzo ważne dla nas świadectwo. Świadectwo pana Koblańskiego, dziada pani Małgosi Gośniewskiej-Kola, pani prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka. W momencie, kiedy ich rodzina, mama, tata i 9 dzieci było wyprowadzane przez Ukraińców na śmierć, ojciec wezwał wszystkich prostymi słowami. Jeżeli
przeżyjecie, zmówcie Ojcze nasz. Staramy się to przesłanie wypełniać. I dlatego myślę, że uczynimy to również dzisiaj i tutaj. Intencje męczenników, bestialsko wymordowane, niewyobrażalny dla nas sposób. Ojca, Syna, Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw od złego. Amen. Zawsze oddajemy się w opiekę tej, która w ostrej świeci bramie. Wita nas rokrocznie na Jasnej Górze. Zawsze liczymy na jej, znaczy prosimy ją o opiekę, oddajemy się jej w opiekę. I to jest to przesłanie, które nam wyznacza również ścieżki życia. Tak samo wyznaczała ona poprzez opiekę ścieżki tych, którzy ginęli. Często oddawali się w ostatnich chwilach właśnie, zwracali się do niej, tak by mieć nadzieję, mając pełną ufność w Bogu, że to, co się dzieje, nie będzie dotykało wszystkich zawsze, ale zarazem, że Polska i Polacy przeżyją. Tak jak oni. Ufamy i oddajemy się w opiekę. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tylu zginęło, tylu zamordowano. Nazywamy ich męczennikami, bo ponieśli śmierć iście męczeńską. Śmierć za wiarę, śmierć za ojczyznę, śmierć za swoje rodziny, za swoich najbliższych. Tutaj też powinniśmy przywołać tych wszystkich, którzy starali się ich ochronić i pomóc przestrzec. Wszystkich ich ogarnijmy tą modlitwą. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen. To jest tak, że w takich chwilach honorujemy naszych bohaterów, dzisiaj tutaj również i męczenników, kwiatami i płomieniem. Prosiłbym teraz wszystkich, którzy mają kwiaty, które chcieliby złożyć przed tablicą tutaj na Skwerze Wołyńskim, o ustawienie się tutaj za wieńcem, który będzie składany przez rajd przez motocyklistów razem z panią Ewą Siemaszko. Jeden z żołnierzy 27. Historyk 27. Wołyński wizjonik.
Ale panie profesorze, proszę się mi tłumaczyć, naprawdę. Szanowni Państwo, stoimy, właściwie znaleźliśmy się dzisiaj przed pomnikiem, gdzie z ukłonem czcimy wszystkich poległych na Wołyniu w tych masowych rzeźach. Dzisiaj jest szczególny dzień. Dzień 11 lipca. To był dzień, kiedy Armia, Ukraińska Powstańcza Armia zorganizowała pogrom na Wołyniu. W tym dniu o godzinie o świcie jednocześnie zostało zaatakowanych ponad 160 wsi i osiedli polskich w trzech powiatach, w powiecie włodzimierskim, konochowskim i koweńskim. To była rzeź. To był pogrom, bo wioski i osiedla polskie były zupełnie bezbronne. Między innymi ja też byłem wśród wtedy 11 lipca i właśnie ten pogrom przeżyłem. Przeżyłem razem z rodzicami. I to jest ten dzień, który powinniśmy każdego roku tutaj właśnie na tym miejscu, tutaj, gdzie mamy kawałek Wołynia, mamy zarys tego skweru, on przedstawia nam kształt powierzchni Wołynia. Mamy tutaj 11 świec, każda poświęcona oddzielnemu powiatowi naszego Wołynia. Mamy tutaj z tyłu, mamy tutaj pomnik 27. Ukraińskiej Dywizji Piechoty Krajowej. Powinniśmy ten dzień 11 lipca, który był rzeczywiście wielkim pogromem, wielkim nieszczęściem dla nas, powinniśmy go, że tak powiem, wsić i składać tutaj i dziękować i ofiarach niesiego. I bardzo się cieszę i myślę, że wszyscy wołyniacy, którzy pamiętają ten dzień, są z tego bardzo zadowoleni, że dzisiaj, w tym dniu właśnie składamy tutaj, że tak powiem, swoje serdeczne, swoją pamięć o tych, którzy oddali życie na Wołyniu, a byli to zupełnie bezbronni ludzie, zupełnie niewinni. To nie byli żołnierze. Ja rozumiem walce. Ja rozumiem walce, że ktoś widzi. A tutaj nie było obrony. To po prostu była rzecz. O tym powinniśmy pamiętać. To jest, jakbym to powiedział, taki najważniejszy element rzezi, te rzezie 11 lipca. Najważniejszy, najgłówniejszy, to były największe, jednocześnie o jednej godzinie wykonane akcje ukraińskich nacjonalistów. Ja jako przedstawiciel 27. Wołyńskiej Dywizji, żołnierz 27. Dywizji, przyszedłem tutaj po to, ażeby podziękować wszystkim tutaj zebranym za pamięć, że pamiętają o tych ofiarach, że pamiętają o tym, co myśmy przeżyli na tym Wołyniu. I myślę, że jednak jakoś postaramy się i dobijemy się tego, ażeby ten dzień był obchodzony w Polsce jako dzień właśnie poświęcony tym ofiarom. Dziękuję Państwu za obecność tutaj i za udział w tej uroczystości. Teraz
kwiatami i zapraszam o ustawienie się. Panie profesorze, chyba. Piosenkę złożyła delegacja wolniaków i motocyklistów. Teraz kwiaty złoży wuj gminy Kołbiel. W szczególny sposób upamiętniającej bohaterstwo żołnierzy 27. Wojskowej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Wszystkich, którzy mają światełko, które chcieliby zapalić, zapraszam teraz. Przy czym również są znicze, które za chwileczkę będzie można też dostać, jeżeli ktoś nie przeniósł, które zapalimy w wszystkich miejscach upamiętniających właśnie tę przestrzeń naszej pamięci. Ten Wołyń, który tak pięknie przed chwilą przypomniał nam jeszcze raz na drugą stronę. Przy czym stoimy na Skwerze Wołyńskim, ale również jest pomnik upamiętniający wymordowanych wszystkich, także będę prosił, żeby dwie osoby, jako delegacja nasza, zapaliła również lampki pod krzyżami na drugiej stronie ulicy Gańskiej. Prośbę do wszystkich młodych ludzi, podejdźcie tutaj, są znicze, są zapałki, zapalmy je. Zapraszam wszystkich. I potem wracamy tutaj. Proszę Państwa, za chwilę będziemy mieli możliwość
tylko się na spotkaniach często mówi, na rozmowę kuluarową, ale przede wszystkim na poznanie tego wołania, o którym nam profesor Pilar opowiadał. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy zakończyli oficjalną część naszego spotkania, naszej wieczornicy pamięci ludobójstwa Wołynia. A zakończmy ją pieśnią. Tą pieśnią, którą bardzo często śpiewamy, tą pieśnią, która znaczy dla nas tak wiele. Proszę wszystkich o powstanie. Boże, coś w Polsce jest tak liczne wieki, obraża paskie, potęgi chwały, coś ją odstania, tak do swej opieki, obie szczęśliwe, przykre sztandary odprowadzić. Spocznij. Myślę, że nie będziemy jeszcze uciekać od razu do domów, ale pamiętajmy. Dzisiaj o godzinie 22 w oknach zapalamy światełko pamięci. W ten sposób jeszcze wzmocnijmy tę naszą sztafetę pamięci. Chciałem Państwu bardzo jeszcze raz podziękować za przybycie i tak na dobrą sprawę powiem tylko jedno. Pamiętając o męczennikach Wołynia i Małopolski Wschodniej, spotkajmy się za rok. Tutaj, po tej samej porze, w taki sam sposób. Z Panem Bogiem.